To już ostatni dzień na trasie 20. Światowego Forum Mediów Polonijnych. Warszawa i spotkanie z prezydentem Bronisławem Komorowskim i wizyta w kancelarii prezydenta. Uczestnicy forum towarzyszyli otwarciu specjalnej wystawy poświęconej polskiemu cmentarzowi wojennemu w Bykowni. To właśnie w Bykowni pochowane są ofiary terroru stalinowskiego. Po Katyniu, Miednoje i Charkowie to czwarty cmentarz poświęcony jeńcom wojennym z roku 1940 z obozów jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Pochowano tam 3,5 tysiąca polskich ofiar z tzw. listy katyńskiej. To jest wielki dodatkowy efekt polskich starań, tego, że konsekwentnie, zgodnie z polskim obyczajem, staramy się budować cmentarze, wspominać wszystkich indywidualnie, z imieniem, nazwiskiem, wiekiem, kiedy nastąpiła śmierć, z całym wspomnieniem jego dorobku i okoliczności śmierci, co robi wrażenie na wszystkich narodach dawnego Związku Radzieckiego. Ta polska konsekwencja przynosi dobre efekty w postaci konsekwentnego odbudowywania pamięci innych narodów o ofiarach, które te narody poniosły w czasach komunistycznych. To nie jest przypadek, proszę Państwa, że mogliśmy w czasie wizyty metropolity, w czasie patriarchy moskiewskiego i całego kościoła prawosławnego w Rosji podziękować za zbudowanie cerkwi przy wejściu na polski cmentarz katyński i cmentarze już rosyjskie. Dzisiaj w najbliższym czasie będziemy mogli cieszyć się również z tego, że polskie działania przynoszą efekt w postaci utrwalenia bolesnej pamięci Ukraińców o śmierci ich bliskich, ich ofiar ponoszonych w dużo większej zresztą skali. To dla mnie jest dowodem na to, że można i pojednanie, i współpracę, ale także i perspektywę lepszą dla tej części Europy budować na pamięci i na prawdzie historycznej. O pracach nad renowacją tego tragicznego dla Polaków miejsca mówił Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W wyniku kolejnych ekshumacji prowadzonych tam przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa od 2001 roku aż do roku bieżącego, udało się przygotować upamiętnienie tych ofiar w Bykowni. Przygotowanie polityczne, organizacyjne, logistyczne, tak iżby można było przystąpić do budowy cmentarza, udało się uruchomić ten proces, te procesy dopiero w 2010 roku. Jesteśmy tym bardziej wdzięczni panu prezydentowi, że zechciał uroczyście otworzyć tą wystawę, albowiem to pan prezydent był tą osobą, która uruchomiła sprawę budowy polskiego cmentarza wojennego w Kijowie Bykowni. Po tej krótkiej uroczystości uczestnicy forum zostali zaproszeni do kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Pałacu Prezydenckim. Powitali ich podsekretarz stanu wiceminister spraw zagranicznych Janusz Cisek oraz podsekretarz stanu minister Maciej Klimczak. To była uroczysta chwila dla wszystkich gości forum oraz organizatorów i przyjaciół. Ich trud i ciężką pracę docenił prezydent Bronisław Komorowski, wręczając im specjalne odznaczenia. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Maciej Klimczak. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ordenach i odznaczeniach, postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi krajami, za działalność charytatywną i społeczną,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Tadeusz Żornica. Za zasługi w działalności na rzecz promocji Polski oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego Złotym Krzyżem Zasługi pani Jolanta Kwiek. Na twarzach odznaczonych nie dało ukryć się wzruszenia z powodu tej szczególnej chwili. No jest to ogromna satysfakcja, że zostaliśmy docenieni, że nasze pomysły, idee, które wprowadziliśmy przed 20 laty w życie, dzisiaj zostały docenione i zauważone. Także jest mi bardzo miło. Bardzo to sympatyczna chwila była w towarzystwie moich koleżanek i kolegów. Odebraliśmy nagrody złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi oraz jeden z kolegów Krzyż Kawalerski. Każda nagroda cieszy, uskrzydla i motywuje do dalszej pracy. Myślę, że nasza również taka będzie. No, jestem po prostu zaskoczony tym odznaczeniem, ale również chciałbym podziękować wszystkim tym wnioskodawcom, którzy po prostu doprowadzili do tego, iż otrzymałem to odznaczenie. Bardzo dobrze się czuję, bo uważam, że po prostu moja praca na rzecz forum została dostrzeżona. Ja myślę, że to jest wyróżnienie, którego każdemu życzę, bo tym bardziej, jeżeli zostałem dostrzeżony mieszkając za granicą. Wiem, no tutaj też się odbywają różne celebry w Polsce i jest łatwiej jak gdyby, nie wiem, załapać się, zasłużyć. Natomiast wyróżnić się za granicą
to by trzeba chyba dwa razy tyle pracować w tym kierunku. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Jestem zaskoczony, ale bardzo mile. Bardzo mile. Jest to inspiracja do dalszej pracy, do dalszego przezwyciężenia trudności, bo tych trudności nie brakuje, a szczególnie w biznesie. Z tej szczególnej okazji o krótką historię 20 lat Światowego Forum Mediów Polonijnych przez sekretarza stanu Macieja Klimczaka poproszono dyrektora Biura Organizacyjnego Światowego Forum Mediów Polonijnych Stanisława Lisa. Będę ogromnie rad, jeśli z tej racji, że mamy 20 jubileuszowe Światowe Forum Mediów Polonijnych, jeśli będę prosić o zabranie głosu pana prezesa Stanisława Lisa. Proszę mi pozwolić, że powiem jeszcze kilka słów, ponieważ w różnych okolicznościach i w różnych swoich rolach publicznych mogłem obserwować, jak powstaje, jak rozwija się Światowe Forum Mediów Polonijnych. Mogłem obserwować to, jak państwo chętnie przyjeżdżacie do naszego kraju, do własnego kraju przecież. Jak państwo obserwujecie to wszystko, co jest przedmiotem współczesności rozwoju Polski. Jak mogliście być świadkami tego, że na naszych oczach urodziło się i dorosło, doszło do wieku dojrzałego pokolenie Polaków urodzonych już w wolnej Polsce. To niezwykle ważne. Niezwykle ważne dlatego, że mamy za sobą okres trudny, okres historyczny, który wymaga nadrobienia i odrobienia. Odrobienia wielkich strat, jakie wynikały z faktu, że historia przetaczała się przez nasz kraj ciężkim kawałkiem. Teraz jest nieco inaczej. Cieszymy się wolnością, cieszymy się niepodległością, cieszymy się zdolnością do rozwoju. Jeśli tak jak wspomniałem, na ten obraz kraju będzie składała suma dokonań Polaków tu na miejscu w kraju i suma dokonań Polaków poza granicami, a państwo drodzy nasi poza granicami swoimi życiowymi tego dowodu, to jesteśmy na dobrej drodze i myślę, że jest nadzieja przed nami wszystkim. Odwiedziliśmy w trakcie tych 20 lat 12 regionów. To była znakomita promocja Rzeczypospolitej poprzez pokazywanie kolejnych polskich regionów. W tym roku promowaliśmy Małopolskie Podkarpacie. Ma też i forum, ale rok temu byliśmy w województwie zachodniopomorskim w Balcy, dwa lata temu w województwie wielkopolskim. Gospodarze województw, miast, gmin bardzo sobie cenią współpracę z państwem, ale lepszym przykładem były dwie wizyty w tym roku. Dwóch gminach, które wspierają Światowe Forum po 20 praktycznie latach. Dobrowie Tarnowskiej, gdzie otwarty został wspaniały ośrodek wielokultur, byłej synagogi żydowskiej, jak również i wczoraj w Leszczowoli. Wspaniałe mieście gminie wiejskiej, promujące przedsiębiorczość, ale też w sposób znakomity, potrafiący dbać o kulturę, edukację i rozwój. Drodzy państwo, chciałbym w imieniu moich najbliższych współpracowników, pani Joli Kwiebo, Grzany Sajdak i Wony Suma, gorąco i serdecznie mogę podziękować za te 20 lat. Podziękować za to, że tegoroczne 20 Światowe Forum przebiegło tak znakomicie atmosferze i życzyć, abyście tak jak co roku, po tym pięknym spotkaniu Rzeczypospolitej, w sposób mądry, kreatywny promowali polską gospodarkę, kulturę i turystykę, budowali więzi pomiędzy Rzeczypospolitą a Polakami, dla których wydajecie swoje gazety, prowadzicie audycje radiowe, telewizyjne czy portale internetowe. Panu ministrowi Maciejowi Klimczakowi, z którym mam przyjemność na różnych poziomach kompetencji od wielu lat pracować, gorąco i serdecznie dziękuję za pomoc i współpracę przy organizacji tegorocznego 27 Forum Mediów Polonijnych. Panu ministrowi Ciskowi chciałbym również gorąco serdecznie podziękować za tegoroczne wsparcie, ale też 20-letnie wsparcie Światowego Forum Mediów Polonijnych. Przekazać się też do dowód przekazujący anioła Światowego Forum Mediów Polonijnych na ręce pana ministra Radosława Sikorskiego. Serdecznie państwu dziękuję i życzę bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję uprzejmie. Przez 8 dni forumowicze pokonali wiele kilometrów i zwiedzili wiele miejsc na trasie Tarnów-Kraków-Rzeszów-Warszawa. O tym, co zobaczyli i usłyszeli, na pewno poinformują naszych rodaków za granicą.